Mam nadzieję, że się słyszymy. Tak, słyszę cię dobrze. Super, siemanko. Słuchaj, bo mam pytanie. Wiesz, co jest żółte i mocno kopie? Dzik mango od wksklep.pl? Nie, nie akurat, ale też dobra odpowiedź. Tutaj odpowiedź. Mefedron z targówka. Jest tą poprawną. Bo ja myślałem, że mała żółta koparka. Ja z targówką mieszkam teraz. To też fakt. Co jest żółte i kopie? Żółta koparka. Żółta koparka. Dobra. Bo ty jesteś z warszawskiego koksu, nie? I słuchaj, bo ja cały czas właśnie mefedron z targówka walę i czy jakiś byś polecił koksik dobry, warszawski. Chyba ci się warszawskie koksy pomyliły. Myślę, że dobrze myślisz, no. Dobrze myślę? Myślę, że ci nie zaskoczę, że ci nie pomogę, kurczę. Z tego, co ja słyszę, to ty dobrze myślisz. Nie musisz daleko szukać. Okej, dobra, w porządku. Papito, słuchaj, bo ja mam takie pytanie do ciebie. Jak to jest, jak strzelasz za WP, to prawe czy lewe oko zamykasz? Nie możesz zamknąć żadnego oka, ja muszę być tak wkręcony i właśnie te smakołyki, o których mówisz, to bardzo by się przydały, aczkolwiek nigdy nie próbowałem, aczkolwiek wiem, że gracze na takich dopalaczach grali i grają do dziś i to na turniejach najwyższej rangi i myślę, że lepiej nie mrugać. No tak, a masz dwie lunety w WP czy jedną na jedno oko? Jeszcze raz? Masz dwie lunety. Na AWP masz lunetę na parę oczu czy na jedno? Na jedno mam. To byłoby duże ułatwienie, jak byś z lornety patrzył, więc myślę, że jedna starczy, aczkolwiek różne upgrade'y tutaj Mr. Gaben wprowadza do naszej pięknej gry, więc może w przyszłości będziemy mieli dwie lunety. Czyli mówisz, że jedno masz w lunecie, a drugi badasz teren naokoło. Jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz, jest myślę, że to dobry skill. Jeśli taki masz skill, to myślę, że daleko zajdziesz. Ja myślę, że gdzieś tam mam, jak natrenowałem teraz w WCA, sobie trenowaliśmy z Anzorem i zawsze szukaliśmy jakiegoś wysłannika, którego tam owca bądź jego trener wysłał, żeby nas troszeczkę tam ponagrywał albo zobaczył jakieś, co my tam robimy, więc jednak te lunety się przydawały i myślę, że byliśmy spokojnie, żadnego wysłannika nie spotkaliśmy, aczkolwiek bije się z tym do dziś, zawsze obserwacja ponad wszystko. Marcin, ty tam nam tak chuchasz w tę słuchawkę, że czy ty na pewno w tym momencie coś tam właśnie z targówka nie ogarniasz, bo tak chuchasz, dmuchasz? W tym momencie akurat nie, żeby nie było, że jakaś demoralizacja wjechała. To w porządku, bo tak właśnie chuchałeś jak wilk w domki trzech świnek, także... Tak, no bo dmucham trochę w domki teraz. No w porządku, w porządku. Czy masz jeszcze jakieś pytanie do naszych zawodowców? Pewnie. Owca, słuchaj... Nawet nie czekał, pewnie! Nie będę się tu bawił, no na targówku, tak. Do owcy, bo ja mam pytanie, bo tutaj bicepsy są mocarne i chciałbym, żeby wiedzieć, czy to jest naturalne, czy coś podkręcone.